Dziewczyny, uśmiech. O, super. Jeśli ciekawi was, dlaczego są tutaj ze mną te dwie piękne modelki? Dlaczego mają tak mało ciuchów na sobie, a ja mam w rękach aparat? Zobaczcie koniecznie ten materiał, bo dzisiaj popracuję jako fotograf. Cześć Denis. Siema. Od czego zaczynamy dzisiejszą sesję? No właśnie od rozstawiania sprzętu. Od rozstawiania sprzętu. Czyli co, najpierw musimy ustawić lampy? Tak. To mi mów wszystko, bo ja naprawdę jestem zielony w tym temacie. Zazwyczaj stałem po drugiej stronie. Dobra. Garnuszek nam da twarde światło, które będzie głównym. I tutaj mamy mięciutkie światło od tego softboxu, które wypełnia nam cienie pod oczami, pod nosem. Okej, okay. Czyli to, czego nie zrobimy Photoshopem, to musimy zrobić światłem. Tak, dokładnie. A te światła? Które oświetlają? Tak, będą skierowane lampy na tło i w sumie tło u nas będzie idealnie białe. Dobra. Bo jeżeli nie doświetlimy, to biała ściana będzie szaro. To doświetlamy. Dobra. Czyli co? Dwie kolejne lampy? Tak. Główne światło stawiamy z góry i pod kątem, okay. Tak po 45 stopni. Najgłówniejsze, żeby cień od nosa po prostu nie przekreślał nam linię ust, czyli wychodził gdzieś tu z boku. Okej, okay. Czyli to mamy, to jest główne nasze światło, to jest to tak. Światło miękkie? Światło miękkie to właśnie dlatego, że jak mamy cień od podbródka, od nosa, pod oczami, czasami jak ktoś ma workie, to te sińce wychodzą jeszcze bardziej przy takim świetle. Dlatego mamy światło, które będzie stało od nas z tyłu, które będzie podświetlała te cienie. Tutaj jest sprzęt ze studia, a twój jest aparat? Mój aparat, obiektyw, no i w sumie to tyle, jak okay. Na razie. Czy jakość zdjęć zależy od aparatu, czy...? Przede wszystkim od obiektywu, tak? Ale jeżeli chodzi o studio, no to wszystko zależy od tego, jakie masz oświetlenie, bo tak naprawdę można zrobić sesję nawet iPhone'em. No właśnie, takie miałem pytanie ze społeczności, czy można zrobić profesjonalną sesję dokładnie. Zwykłym smartfonem? Jeżeli dobrze doświetlone zdjęcie, to tam prawie nic nie trzeba poprawiać, ewentualnie jakiś kontrast tylko pociągnąć, więc naprawdę możemy zrobić nawet telefonem. Czyli mamy aparat i dwa obiektywy, tak? Dokładnie. Ten obiektyw jest bardziej szeroki, a ten jest bardziej portretowy, czyli ten obiektyw bardziej nam rozciąga perspektywę, a ten zachowuje taką, jak ona jest. Tu masz guzik, okay. Który wciskasz i kręcisz obiektyw. Ważne, żeby trzymać to do góry nogami, żeby nam tam nic nie wleciało. Kropka do kropki i przekręcasz. I ciach. I mamy już aparat z obiektywem. Dokładnie. I podłączamy jeszcze to urządzonko, które wyzwala które nam wyzwala lampę, dokładnie. To zawsze miałem taki mały aparacik kompaktowy, więc zdjęcia rodzinne. To mi wygląda jak takie pasy ze sklepu dla dorosłych. To się wkręca. O, to dobrze, żeby się nie zamęczyć. No. Celujesz na twarz, jeżeli naciskasz ten guzik tu, tu sensor, wykrywa oko i trafiasz wtedy w oko. Czyli naciskasz ten guzik. Dobra, wykrywam twarz i... Wykrywasz. I wykrywam oko i cisnę na oko. I wtedy naciskasz dopiero. Ile na takiej sesji trzeba zrobić tych zdjęć, żeby wybrać, nie wiem, 5? To wszystko zależy też od modelki, tak? Jeżeli modelka potrafi pozować, no to możesz zrobić 10 zdjęć i masz już gotowy efekt, a czasami przyjdzie osoba, która wstanie i nie wie, gdzie po prostu... No właśnie, ręce wcisnąć. Skąd te modelki? Bo Graszkę mamy tutaj profesjonalną modelkę. Zawsze możesz ogarnąć sobie modelkę profesjonalną z agencji. Agencji. Tak? Tylko okay. To wiadomo, że drożej kosztuje. Te same modelki możesz ogarnąć na grupach z modelkami. Ja właśnie szukałem, ale jedna mówi, że jej chomik zmarł, druga powiedziała, że jest przeziębiona, trzecia powiedziała, że jeszcze nie wie, co jutro się stanie, ale raczej nie przyjdzie, więc... To są standardowe wymówki, jak ktoś zaspał, albo po prostu się nie chce, albo coś nie odpowiada, aha. Więc musisz być jakby odporny na takie rzeczy. Okej, okay. I ty, nie wiem, ustawiasz modelkę, mówisz tak, tu troszkę tak, nigdy tu nie ustawiam tak. Modelkę, jakby nie dotykam palcami, bo to nie wypada. Aha. Zawsze możesz dobra. Powiedzieć, załóżmy, że obróć się w tą aha. Stronę, w tą, albo podnieś podbródek, albo niżej, albo wyżej. Okay. I też musisz jakby zwracać uwagę na niektóre rzeczy, załóżmy, jak dziewczyna stanie prosto i będzie stała jak Rambo, no to wiadomo, że będzie szeroka. Zawsze musi stać trochę bokiem, tak? A, widzisz. Jeżeli stanie na piętach, no to będzie po prostu jak słup wyglądał. Zawsze staje na jednej nodze, drugą się opiera. Wtedy talia jest wykrzywiona i jest bardziej kobieca. Czyli fotograf nie tylko dba o ten aparat, tylko na początku dba o lampy, o całe studio. Później jeszcze musi zadbać o modelkę, żeby wiedzieć, jak ją ustawić, dokładnie, żeby te zdjęcia... Dokładnie, później jeszcze musisz obrobić, a w międzyczasie jeszcze musisz pojechać do klienta pogadać, podpisać umowę, znaleźć klienta, wysłać faktury i tak dalej, czyli tak naprawdę czyli masz 10 zawodów na jednej głowie. Ten obiektyw jest bardziej szeroki i trochę nam wykrzywia perspektywy, więc lepiej sobie odepnij to. Okay. I zawsze robimy zdjęcie mniej więcej od klatki piersiowej. Bo jak zrobisz z góry, to modelka po prostu się skróci, jak zrobisz... A nie chcemy, żeby się Graszka skróciła. Jak zrobisz od dołu, no to modelka się wyciągnie, tak? Ale to wtedy też
nienaturalnie. Nie będzie proporcji, tak będą za długie nogi, a na przykład za mała głowa. To jest zdjęcie zrobione od dołu, czyli wyciągnięte nogi. I drugie zdjęcie mamy z góry, czyli modelka krótkie nogi została zmniejszona. Nie chcemy. O! Jest z nami Lexi, druga modelka. Jezu, jak dobrze wyglądasz. Naprawdę. Ale mam, nie chcesz? Denis, zobacz. No jest dobrze. Jest dobrze, jest bit. Graszka, a jakbyś język pokazała? A masz więcej? Tak, że takie głupio minę zrób. Język ciała. Nie, no zrób, poważnie, takie coś wiesz, no. A jakie są według ciebie plusy i minusy pracy fotografa? Robię to, co lubię, to pierwsze. Mhm. Drugie jest to, że sam sobie układam swój grafik, swój czas. Więc jeżeli chcę pracować tego dnia, to mogę pracować. Jeżeli potrzebuję mieć wolne, to nie muszę pytać żadnego szefa, bo sam sobie jestem szefem. Okay. Minusy to jest praca trochę sezonowa. W jeden okres może być więcej zleceń, w drugi mniej. I tak naprawdę zarobek się waha, tak? Jeżeli nie pracujesz, to możesz nic nie zarobić. Mhm. Załóżmy, jesteś chory, tak? Leżysz i wtedy nic nie robisz, tak? Za ciebie tej sesji nie zrobisz. Dokładnie. Ale co jeszcze? Na przykład takie proste 5 punktów, które musimy spełnić, żeby zacząć tą przygodę. Czyli mieć czas na to po pierwsze, chęć, kupić aparat, ewentualnie jakiś podstawowy obiektyw. No i mieć sprzęt do obrabiania zdjęć, czyli jakiś laptop przynajmniej. To przychodzi z latami, tak? Nie ma tak, że po prostu ktoś zobaczy sobie filmik i stwierdzi, dobra, będę fotografem i pierwszego dnia pójdzie i zrobię fajne zdjęcie. Nie, pójdzie raz, dwa, trzy i dopiero wtedy... I dopiero się nauczy. Na swoich błędach, tak? Kto się mu podpowie. Dobra, czyli wszystkiego idzie się wyuczyć. Trzeba mieć troszkę duszy fotografa, ale mimo wszystko można oglądać, można cały czas ten warsztat swój powiększać i cały czas się czegoś dowiadywać i stać się coraz lepszym. No może można pójść do szkoły fotograficznej, tak? Ale zajmie to 2-3 lata, załóżmy, żeby dostać papierek, a tak naprawdę nie o to chodzi w tym. Bardziej polecam po prostu pójść do jakiegoś znanego fotografa, który prowadzi jakieś kursy, warsztaty, zajmuje się jakby nauką, to lepiej zapłacić kilka tysięcy złotych za taki warsztat i się nauczyć, załóżmy, tam w parę dni, tak, i później, nie wiem, kilka sesji jesteś naprawdę już jakoś tam wdrążony w temat, niż kilka lat studiować i z tego naprawdę może być zero. Czyli już coś wiemy więcej, robimy kolejne zdjęcia modelce. No właśnie, jak to jest, powiedz mi, z zestawkami w tej branży? Taka sesja na przykład jak dzisiaj, dwie modelki, które przyszły do nas na zdjęcia, chcą od nas zdjęcia, ile za takie wszystko płacą? Za wszystko? No to zależy, jakie jest drogie studio, tak? Też. Mhm. No bo załóżmy, za kilka godzin studio, no to zapłacisz 5-6 stów co najmniej. Okej. Okay. Za wizaż zapłacisz 200-300 zł. Mhm. Czyli to już prawie tam, jakieś tam prawie 1000 zł. Nasza praca? Nasza praca to też około 1000 zł za jakieś tam Za jednego fotografa? Tak, za jakieś 10 zdjęć. W sumie jak pracujesz dobrych kilka lat, no to dochodzisz do jakichś tam większych stawek, tak? Ja na przykład znam fotografów, co robią tylko zdjęcia ślubne, załóżmy. I jeden ślub kosztuje 8000 zł. Tak, 8000 zł. Okay, czyli stawki są naprawdę, no... I ma rocznie około 40 ślubów. Czyli załóżmy zarabia 320 tysięcy w pół roku, a pół roku siedzi na Malediwach. Obrabia zdjęć. Można? Kiedy? Można. Można. Bliżej siebie. Okej. Okay. O Boże. No patrz, no mi tak nie wychodzi jak tobie. Co ja... A nie, w sumie wyszło. Tak jak już kiedyś wspominałem, mój kanał ogląda około 85-90% facetów, więc to specjalnie dla was. Ja chciałem wziąć tutaj modeli, ale modelki się same pchały. To powiedz mi, kto w takiej ekipie fotografa jest potrzebny, oprócz samego fotografa? Na stałe to potrzebujesz jakby wizażystkę, z którą współpracujesz. Czyli masz swoją stałą taką ekipę? Tak, mam kilka osób, jeżeli jedna nie może, to zawsze przyjdzie druga. Stylista, no to zależy, jeżeli to sesja jakaś, załóżmy, dla klientki prywatnej albo dla klienta, tak, i potrzebuje stylizacji, no to wiadomo, że wtedy stylista albo stylistka. Zawsze można wynająć sobie retuszera, załóżmy. Który za ciebie obrobi zdjęcia. Za mnie będzie obrabiać, tak, ale rzadko z tego korzystam, w sumie prawie nie. Bo tak jak ja obrobię, to nie obrobię inną osobę, tak? Ja też czyli, jestem tego zdania. Czyli jestem tak. Jak ja nie nagram programu, to nikt go nie nagra. Dokładnie. Największym plusem tej pracy jest na pewno to, że poznajemy ciągle nowych ludzi i praca oczywiście z takimi ładnymi modelkami. Kolejny plus to ile pracujemy, tyle zarobimy. A minusy? Dużo czasu spędzamy przed monitorem i sezonowość tej pracy, czyli nie zawsze są zlecenia. Jesteśmy teraz przed komputerem. Zrobiliśmy na sesji 300 zdjęć, a wybierzemy około 10? 10 najlepszych. Zobaczymy, co to w ogóle wyszło. Ja bym tak nie mógł. Ja bym zostawił z 300, zostawiłbym 200 i co później? Dobra, czyli mamy wybrane zdjęcia, otwieramy nowy program,
którym zrobimy kolor i w sumie poprawimy światło, jakiś balans bieli. I ty już tak jakby wiesz, jakie te kolory powinny być, tak? No mniej więcej, to i tak do każdego zdjęcia jakby inaczej się dobiera. Aha. Czyli nawet jak była na zdjęciu nie, za bardzo wcięta, to możemy ją w Photoshopie tak, już... Tak, no zawsze bielizna się wbija, to można później to... Wybić ją. Jak widać, sesja zdjęciowa to nie wszystko. Później przenosimy zdjęcia na komputer i w programie graficznym to obrabiamy. A jak widać, program graficzny działa cuda. Wyselekcjonowane zdjęcia po wstępnej obróbce wysyłamy teraz do naszego grafika, który stworzy z nich kalendarz. Moi drodzy, co prawda do puszki dzisiaj nic nie ląduje, bo ciężko wycenić moją pracę fotografa, ale mam efekt tej pracy. Odebrałem przed chwilką z drukarni taki piękny kalendarz i jest on do wygrania. Wystarczy w komentarzu pod tym odcinkiem napisać, dlaczego chcielibyście wygrać taki kalendarz z tymi pięknymi paniami, a ja wybiorę zwycięzcę. Do roboty! Jeśli podobał Wam się ten odcinek, a był... naprawdę ładny, to zostawcie informację w komentarzu i oczywiście udostępnijcie ten materiał osobie, która chciałaby zacząć pracę fotografa. Zapraszamy do subskrypcji. Tak jest. Subskrybujcie ten kanał.